No, ale już odkleja, kurwa. Ale nie, to jest prawda. Ja dzisiaj dwie skargi już dostałem. Ja Andrzejkowi, ja zapytaj się, kurwa, za co już... 5, 2, 0, 0, 10, strzelił z Łukaszkiem Majadowo. Czemu? Oczywiście, że tak. Dzisiaj łapę poprzedzę, poprowadzę bardzo chętnie. Co się stało z Martinem? Minusa dostał, a miał dosyć nagane i zawieszenie. Na co? Czy dokonale są ten kanie? Czy komendant sobie wyobraża, że pański szeryf, mianowany stopniem sierżanta, w dniu dzisiejszym podczas rabunku Neubilera ściągnął górną część munduru oraz zaczął wszczął bójkę z jednym z zapasników? Czemu? Z ulicy. A jaki to miał sens? Czemu? Jakie to ma sens? Żądanie było, czy co? Nie, pan Krasucki wymyślił, że jeżeli, cytuję, najebie napastnika, wtedy tamci będą mieli jakąś lajtową ucieczkę. A w momencie, w którym tamten napastnik, cytuję ponownie, najebie pana Krasuckiego, ten nie wezwie sertu oraz słotu na rabunek. Skończyło się to tak, oczywiście, że pan Krasucki dostał w pierdol. Przez co wszyscy obywatele wokół jubilera, jak i również wszyscy funkcjonariusze wzięli z niego zły przykład. I dobre imię biura szeryfa ucierpiało. Wodzie do Mareczka, tylko pan Kuczka przed policją nie będzie stawiał żadnych... Pomówiłem z panem. Biuro szeryfa będzie wyglądało. Nie będzie problemu. Pomówiłem z panem Krasickim już na ten temat. Wytłumaczył się, że zrobił to w celu obrony stanu. Co mnie średnio przekonało, aczkolwiek w miarę się wytłumaczył, więc stwierdziłem, że nie był dawno karany, więc ukaram go minusem, a nie naganą oraz zawieszeniem. Zobaczymy, co będzie dalej robił. Mam na niego oko. Dustin bardzo fajny system. Bardzo fajnie to będzie wyglądało, tylko musimy to wdrożyć. Co takiego? Czy mogę się dowiedzieć? Będzie coś takiego, że wysokie rangi będą mieli swoich podopiecznych i to podopieczni będą składali raporty do tej rangi i to oni będą odpowiedzialni za nich na służbie i reasumując, to od nich będzie zależało, czy dana osoba nadaje się na wyższe stanowisko. Bo komendancie, przecież... No tak powinno być dawno. Komendancie, my takie rozwiązanie już znamy. Proszę, Francuz. No. Jak? No przecież my mamy Titana. Andrzej, zawróć na Sandy. 23 do Mareczka, 18. To jest. Obywatele znaleźli Titana. Już jedzie. Bardzo fajne to jest. Bardzo fajny pomysł. Panie komendancie, takie same podobne rozwiązanie było proponowane przez pana Craiga. I co? Nie zostało wdrążone jednak, nie na długo. Ale popieram jak najbardziej. Bardzo fajna inicjatywa to jest. To jest takie, wiesz, trochę nas odciąży, ale mimo wszystko nadal jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, nie? Oczywiście. Znaczy odciąży. No my będziemy potem te osoby, które aspirują na awans, musieli sprawdzić i tak, nie? Żeby tu kolesiostwa nie było czy coś. Komendant oraz szeryf będzie dbał o te osoby, które mają swoje podgrupy. No, dokładnie. Podzielimy je na trzy i sieba. Mam tylko HDR-a, Jakub. W którym miejscu jedziemy? No kurwa, Bożeś zaznaczył coś, ty. Dostałem zgłoszenie, żeby zadzwonić. A tutaj? Nie. A gdzie? Odznaczę. Tu. Tam. Tu. O! Poczekaj, czekaj, zobaczę, do kogo to należy, poczekaj. Weź. Do chudego, ty. Ten gościu w tej czapce, tam fioletowe włosy to ukradł i przyjechał do nas. Weź, no jak to jest możliwe, kurwa, no kudy jeździ z nami? Zapytaj się tego gościa, skąd to tam stoi na parkingu z nimi. Chcieliśmy go wam aresztować, ale się nie udało. No to jest fizycznie i niemożliwe. Dobra, Weigel, Weigel musiał zgubić gdzieś. No, mogło się zdarzyć. Skowroński, słucham. Dziękuję. Sprawa jest, mam kadeta nadbitego poza służbą. Słucham? Kadet nachlany pojazdem kierował, nie? Cały ekwipunek... Co, proszę? Cały ekwipunek miał przy sobie i był pijany, kierował pojazdem? Mhm. W którym miejscu? Na celi go.
celi. Mhm. Na której komendzie? Mission Row. Za chwilę będę. Dobra. Komendancie. Tak, proszę. A w sumie w towarzystwie szefa to również powiem. Proszę bardzo powiedzieć. Co się stało? Szefie oraz komendancie, dostałem z chwili zgłoszenie od prawdopodobnie funkcjonariusza, iż kadet z całym ekwipunkiem policyjnym był napierdolony jak księciuni oraz kierował pojazdem. Co? Kadet. 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 O, poza służbą. Oczywiście. Poza służbą. Poza. Ale mimo wszystko odpalam. Ekwipunek policyjny, tak? Zgadza się. Aha. To chyba były kadet. Staram się pomyśleć. No. Za 5 km to będzie były kadet. A wiadomo kto? Zaraz się dowiemy. Ja się domyślam chyba kto. Niech mi go kurwa tylko dadzą. 05 plus 2, kod 6, komenda Mission Row. Szef myśli głęboko. Ta, no. Idę się ubrać od razu w inspektora. Proszę bardzo. No patrzcie jak zajebiście ta postać się układa, czat. No kurwa, nie mogło być lepiej chyba. Status ósmego na komendzie Winewood. Komendancie, czy dostanę autoryzację, aby nosić taki beret? Kurwa, generał ty. Komendant nie pamięta, jaki nosiłem? Taki sam. No. Dostanę? A żeby mi tamten chuj wyszwał to szwalnie, to wszystko byłoby dobrze. Kurwa. Oczywiście. Kuta zjebany. Gdzie go macie, panowie? W pierwszej. Pobudka kurwa! 2K14. Do okna podejdź. Zażygany jesteś? Nie. Jak ty wyglądasz? Co z ciebie zrobiłeś? Ślub był kurwa. Jaki kurwa ślub? Nalali mi, no to nie. To nie moja wina. Do domu chciałem jechać i do mechaniku, coś się stało. 5 wapot, 2 koczysty do... Panowie, zabraliście mu cały ekwipunek policyjny? Nie, przystanę ma. Przystanę ma. Pas taktyczny zdejmij. Tak, Tinoś, skarbie mój, kochany, moja ty dziureczko rozkoszy. I pod drzwi postaw, a potem pod kibel podejdź. Weźcie to, panowie. Mhm. Weź to. Jakie stanowisko piastujesz? Co to znaczy? Jakie stanowisko piastujesz? Nie rozumiem. Na jakim stopniu jesteś w szeregach policji? Kadet. Kadet. Zgadza się. Numer odznaki twój. 102. Imię, nazwisko. Michael Leonele. Leonele. Michael Leonele. Od ilu, jakiego długiego czasu jesteś w policji? Ponad miesiąc. Miesiąca. Zgadza się. Od miesiąca jesteś w policji i pozwoliłeś sobie na taki wybryk, żebym pijanym prowadzić pojazd. Tak, Michael? Nie. To co robiłeś, kurwa, za kółkiem pojazdu? Nie wiem. Co znaczy nie wiem? W przedszkolu jesteś? Pamiętam tylko jakiegoś mechanika, który, kurwa, wziął... wjechał na mnie na tym parkingu i potem nagle wsadził mnie za kółko. Dał mi coś. Kurwa, nie mogę na to patrzeć. Oficerowie, przynieście proszę jakieś ciuchy z szatni, byle co. Tak. Tylko nie mundur.
Jeszcze radiowóz muszę wyczyścić. Jezus Maria. Gdzie został zatrzymany? Przy kurierze. Przy kurierze? Mhm. Gdzie był ten ślub, panie Michael? Kościół. Potem Playboy. Co znaczy Playboy? Gdzie to jest? To jest ten... mów pan, willa tam obok... Obok pola golfowego? Zgadza się. Czy chcesz mi powiedzieć, panie Michaelu, że przejechał pan... Tak. 4 km o pijaku, pojazdem? Nie wiem, nie wiem. Posiadając przy sobie cały ekwipunek służbowy? Cały pas taktyczny? Był pan na ślubie, spożywał pan alkohol? Nie. Mam co do niego jakieś. I nawet nie dojechałem na ślub zasrany, bo mi coś się stało u mechanika. Nie, z autem czy z panem? Mogę mu włączyć ze mną, no i nagle wychodzę i nagle jest. Bum. Wy robiliście mu test z alkomatem? Tak. 1,3 chyba wyszło? Mhm. 1,3 promila. Test narkotykowy przynieście. Tam mu ubrana tu dostali, może. Wyrzuć mu tam to ciuchy, niech się przebierze. Co tam? No co, zażegany kadet? I nic więcej. Proszę. Kurwa. Co, komendancie? Tego koniec? To wszystko i tak od szefa zależy. Każdemu się zdarza, nie? Ale żeby kurwa pijanym prowadzić samochód, no czy cię pojebało? Z całym wyposażeniem policyjnym. Pojebało cię kurwa? Jakby jeszcze prowadził pijany pojazd. To jeszcze chuj. To jeszcze to by się chuj. To kurwa coś wymyśliło. Zmioto pod dywan kurwa, przymknęło no, ale oko. Ale kurwa z pistoletami, kurwa GPS-ami, radiem? Czy chłopie, aby cię złapali gangsterzy, aby przechwytywali nasze fale radiowe? Nie posiadałem takich rzeczy. No to jak? No to co to znaczy pełne... Nie posiadałem żadnych GPS-ów ani radii. No to co znaczy pełne wyposażenie policyjne? No to znaczy wszystkie rzeczy plus GPS i radio atakowych nie posiadałem. Posiadałeś przy sobie broń palną, taser, latarkę i to wystarczy. To już jest ekwipunek policyjny. W momencie, kiedy schodzisz ze służby, zostawiasz to w... Czy takie rzeczy muszę tłumaczyć w ogóle? Nie. Kurwa ma, i ty jeszcze najebany z bronią chodzisz, ty. Ja pierdala, żeś odjebał, kadet. No, coś mówię, coś na mechaniku. No ale co na mechaniku? A co nie to jest wiem, w ogóle za tłumaczenie, ty? To takie pierdolenie jest. Było, powiedz, było, że się ktoś było ciastko na talerzyku, kurwa, ale mam cukrzycę, nie powinienem jeść, no ale chuj zjem, no bo się kurwa zepsuje. Takie pierdolenie, ty. Najebany jechałeś jako funkcjonariusz LSPD autem, pojazdem czterokołowym, spalinowym. Mogłeś kurwa ludzi pozabijać, rozumiesz? I ja bym za ciebie odpowiadał. A szef policji to by cię zajebał. Bo tak by było. Ławyżak to działa, co? Nie, nigdy nie robiłem. W życiu. Pojebie mnie, Zara. Zara mnie pojebie. Ale domyślał się. Taksówek nie ma? W tym mieście? Nie ma. No nie ma. Nie ma. No kurwa, no. Nie ma. Jakbym chciał, to by nawet nie przyjechał i skurwysyny. Bardzo ciekawe, bo dzisiaj właśnie dwa przejazdy zrobiłem, kurwa, taksówkami. Kadet, nie pierdol mi tu głupot. Dobrze. Jak wezwałem dla zatrzymanego tego Maddoxa, Andrzejku. Ta? Do Maddoxa? Było do wzywane? Maddoxa. Tak, szefie. To ile? Pół minuty i chłop był jeszcze, BM-ko przyjechał. Oczywiście, jak najbardziej, szefie. 20 sekund i był na miejscu. I to jeszcze BMW, nowym z salonu. Z pięknym lakierem. Proszę bardzo. No to jest taksówek, kurwa, nie ma. Nie. Nie ma taksówek. Nie ma. No kurwa jebana. Pisikela. Do oka mi coś wpadło, kurwa. Szefie, takie zachowanie jest karygodne. Osoba pokazała tylko brak swojej odpowiedzialności. To od szefa zależy, co szef z nim zrobi. Jak na moje powinien zostać wydalony. Dyscyplinarnie. Osiem plus
tylko przez ten LG na wyniu. Kto to w ogóle jest? Na jaki to jest numer bachy? 102, pan Michael. Nazwisko jakieś dziwne. Leonella. Jak? Leonella. Dokonał czegoś dobrego w tej policji? Przyczynił się jakoś do obrony stanu? Zrobił cokolwiek, czy mógłby się pochwalić? Rzeku, spokojnie. Ła. Kurwa, ma coś w oku. A to co, wy go wrzucicie, czy co? Nie wiem, oficerze. Ah, kurwa, moje oko. Ła. Pierdolę, oko sobie zatarłem. Czemu mówię, no, mi najbardziej chodziło o to, że sam sprzęt miał, nie? To nie to, że ja hopijam, bo to mu... To jest karygodne. Łaku. To jest z moim okiem, ja pierdolę. Ale łzawi, jak popierdolone, jak z fontanny, kurwa, leci. Dlatego pana będzie 7 dni zawieszenia i 100 tysięcy... Tak jest. Słyszał pan Michael? Proszę. Panie Michaelu. Słucham. 100 tysięcy dolarów. 100 tysięcy dolarów kary porządkowej. 7 dni zawieszenia. Och. Pracy. Oczywiście. Tak jest. Przyjął. Z celi pan wychodzisz, taksówkę pan zamawiasz, do domu pan spierdalasz. Najebany to do domu. Tak jest. Drogę chyba pan zna, co? No znam, znam. Oficerowi odprowadźcie go, jakby miał się wyjebać jeszcze na schodach. Tak. Nie, nie, już się lepiej czuję. Daję radę. Zapłacić tutaj, czy jak? Na konto pan, policji stanowej panowie. Proszę przelać. I poproszę dowód wpłaty dla pana Gottiego. No dobrze. Teraz wypierdalasz do domu, jak wytrzeźwiejesz, przyjedziesz, płacisz pieniądze, masz na to tydzień. Już się lepiej czuję. No znikaj do mi stąd. Trzech. Pobieg od razu. Otworzyć, panowie, otworzycie, proszę. A ty kurwa co, kluczy nie wziąłeś? No, pas nosisz kurwa, a kluczy nie nosisz? Nie, wypierdalaj, żebym na ciebie nie patrzył, już! O kurwa, chyba się uspokoiło. Ja pierdolę, moje oko czat, ała. Nie wiem co się stało, ale... Oh. Dzięki, że... Już podjął. Dziękujemy również. Bardziej chodzi o to, żeby... No żeby wiesz, żeby jednak odczuł to, bo... Ten pas sam, nie? Oczywiście. Dziękuję również w moim imieniu, jak i szefa oraz komendanta za reakcję. Dobrze. Jesteście wolni. Dziękuję. Zrozumiałeś kurwa to, czy nie zrozumiałeś? No to spierdalaj. No. No i widzisz, Andrzej, kurwa, ten dzwoni już płakany. Czy mogę pomóc? Kto taki? No Krasłowski, no. Co z nim nie tak? No ja nie normalnie wiem, normalnie zaraz ci karek złamie. Czy mogę pomóc? Jeden, już dziękuję. Ja nie wiem, co to się dzieje. Minusa dostał to koniec świata, kurwa? Nie, pierdoli coś mi, że ja roznoszę, kurwa, coś. Nie. Proszę pana. A, właśnie. I chuj, jest stojny. Panie Skowron, mogę pana prosić? Oczywiście, słucham. Ja chciałem pana przeprosić najmocniej za ostatnią zaistniałą sytuację, która była podczas napadu... jak się nie mylę, dwa dni temu? O, przepraszam dzień temu, bardzo. Kiedy dałem strzały w pana raptora. Mhm. Pamięta pan? Pamiętam. Jeśli chodzi o to, to najmocniej to przepraszam. Jeśli chodzi też o to, to mogę powiedzieć, że raptor podobny taki sam jak pana był, który został skradziony, został mnie pitować, ramować i strzelać w moją stronę. Oczywiście. Jeśli rozumiem. Jeśli chodzi o to od razu zacząłem oddawać, nie wiedziałem, że pan tam w środku jest. Czy pana nie poznaję z daleka, ponieważ no, znamy się 2-3 może. Oczywiście, rozumiem zaistniałą sytuację. Potrafię się postawić w waszej stronie, po waszej stronie i dowiedzieć się, o co chodziło. Dziękuję za przeprosiny, oczywiście przyjmuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Halo, halo. Podejdź pod tego, pod krótką całe, tak.
Ale to jest potwór jebany, co? No potwór jest taki, że ja znowu nic nie widzę, zaraz mnie pojebie. Nie, ja też nic nie widzę. Co tu się odkurwia, to jest koniec. Do apteki? Po krople? Nie, nie, najgorsze, że to nie jest kurwa nasza wina, nie? No, ani nasza wina. Cześć, Wunciu. Siemań. Dzień dobry. Niby ciemny strój, ale kurwa taki jednorożec. No i co z nią? No pierdalała koks na moich oczach, słuchaj. Co gadasz? A że ja po garniturku oczywiście, bez ogólnych rzeczy bojowych i oczywiście bez oznaki policjanta, to... No nie zatrzymuje takiego... Z kawalerskiego wracałeś, no? Tak. Okej. Także trzeba przeskrzynić tą kobietę. Zaraz ją dorwiemy, spokojnie. No ja to mi się dodam. Będzie łapał. No to dobrze. No. Zostajmy chwilę przy tej kawiarni. Muszę tylko uzupełnić akta, dobrze? Proszę bardzo, ja zadzwonię, tylko wykonam telefon. Muszę uzupełnić to, że on dostał ten. Michael Michael A.L. Leon L. Co się tutaj stało, panowie? Gdzie? Uzupełniam kartotekę, szefie. No. Rozumiem. Musi być. We'll be right back.